Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi pijanej kobiecie znalezionej na przystanku autobusowym w Łęczycy. W chwili zatrzymania miała ponad 2 promile alkoholu we krwi i 2 małych dzieci pod opieką. Maluchy chwilowo przebywają u dziadka. Ich matka po nocy spędzonej w areszcie usłyszała zarzuty narażenia życia i zdrowia dzieci na niebezpieczeństwo. To jeden z mieszkańców Łęczycy poinformował służby o 3 pijanych osobach na przystanku autobusowym i obecnych z nimi małych dzieciach. Jeden z chłopców miał zaledwie 4 lata, drugi z nich niespełna rok. Dzieci wyglądały ewidentnie na zaniedbane. No już z całą pewnością kobieta w takim stanie upojenia alkoholowego nie była w stanie należycie sprawować nad nimi opieki. Maluchy zostały przewiezione do placówki medycznej, tam zostały przebadane przez pediatrę. Potwierdził, że dzieci są zaniedbane, ale na szczęście nie wymagają hospitalizacji. Natomiast ich 38-letnia matka została przewieziona, noc spędziła w policyjnym areszcie, gdzie wytrzeźwiała. Następnego dnia usłyszała zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swoich dzieci. Sąd rodzinny rozważy kwestię ograniczenia lub odebrania kobiecie praw rodzicielskich.